Ziomaneczko, ziomaneczko. Taki ruch trzeba wpleść dzisiaj, jeszcze przed pracą, dzień wolny od treningu. No i co zrobić tu? Pytań tyle po tej całej obróbce. Film tam pewnie za chwileczkę zobaczycie na YouTubie, nie YouTubie. Może się tu gdzieś zaraz zatrzymam. I będę nagrywał z takiego postoju, gdyż jak idę, to jestem troszeczkę rozkojarzony, a nie chciałbym dzisiaj zapomnieć, co miałem do tej kamerki tu dzisiaj powiedzieć. Powiem wam tak, zacznijmy wszystko od początku. Od początku, od filmu zapowiedź. Od filmu zapowiedź, w którym... No nie wiem, czy można by to tak powiedzieć, ale chciałem coś dać od siebie dla tych tam teraz oglądających, hejtujących, słuchaczy, nie słuchaczy. Wiadomo, ktoś tam może mieć problemy ze wzrokiem. Pewnie tylko słyszy te moje słowa, które tam w tych filmikach są. Nieważne, przekaz jest jaki jest. Moi drodzy, na początku wyglądało to tak, jak to wyglądało. Przekaz miał być taki, żeby w ogóle zmotywować ludzi do ruchu. Do ruchu, żeby wstać, żeby ruszyć się z tej przysłowiowej kanapy, żeby dać siebie tak zwane, no nie 100%, no nie będziemy przesadzać, nikt tam profesjonalnym kulturystą nie jestem. Nie jest. Dlatego miał być wpleciony jakiś tam ruch w to życie. No i od tego się miało wszystko zacząć. Później wszedł taki nacisk z mojej własnej strony, jak też i waszej, na metamorfozę sylwetki. Czyli, dobra, Waldek, w te słowa jakoś tam niewierni Tomaszowie muszą uwierzyć. Czyli coś, co tam przekazujesz, no musiałbyś, jakby to nie było, pokazać na swojej sylwetce własnej. Biłem się z myślami, porzuć budzik, tak, miałem akurat wstać, ale byłem przed nim, o, i to nawet grubo, bo jakieś półtorej godzinki jestem już po posiłku. Dobra, żeby nie zbaczać z tematu. No mówię, dobra, no walka z myślami była, Waldek, kurwa, tyle balastu, tyle pieniędzy włożonych w siebie, tyle siły i wszystkiego, trzeba będzie puścić w odstawkę, no i zrzucić ten balast. Cel miał być taki, a nie inny, jak chciałem zrobić 102,5 kg, czyli ze 140 kg prawie chciałem zejść na 102,5 kg. A że jestem człowiekiem takim, a nie innym, że go, że tak powiem, byle jakie rzeczy nie zadowalają, czyli 102,5 kg, które zostało osiągnięte, nie wiem tam o jakiej porze, nie chcę tam okłamać, nie pamiętam tych filmów za bardzo, ale to chyba był czerwiec czy lipiec. No i wszedła chęć na dalszy etap redukowania. Śmiechu tam było, bo chłopie, sylwetkę to się robi w 12 tygodni, a nie pół roku. Dlatego no musiałem pokazać na przykładzie Romka, że jestem w stanie w przysłowiowe 12 tygodni klepnąć sylwetkę tak, jak się ją powinno klepnąć, co tam też było widoczne w filmiku wcześniej. Powiem wam tak, 102,5 kg na zegarze wybiło, a Waldek niezadowolony. Waldek niezadowolony, wskoczyło takie niezadowolenie w samego siebie i stwierdziłem, że skoro mam się wyciąć, choćbym to miał i deprechą zaliczyć, to zrobię. No i klepnąłem chyba w końcowym etapie najniższa suma, jaka mi się tam pokazała, to chyba było 89,5 kg. Także patrzcie, ze 102,5 kg, gdzie już byłem naprawdę taki dojechany, po tych prawie 7 miesiącach redukcji, klepnąłem jeszcze 12,5, no 13 kg w dół. Także halo. Chyba coś tam w tej głowie jest, tak? Nie będziemy, wiadomo, z siebie tu robić Einsteinów, ani Marii Skłodowskiej Curie, czy jak się te serki tam nazywają zakręcone, Curie. Także, moi drodzy, nie zachwalając się,
nie klepiąc się samemu po plecach, tego bym nawet nie zrobił, kurtka, która jest za ciasna. Kurde, kupiłem, mówię, będzie dobra, wskoczyłem na masę, dzisiaj rano 102,4 na budziku, także cały czas idziemy do góry, tak jak jest zaplanowane, robimy konkretnego świniaka z siebie, ale nie tak, żeby się zalać nie wiadomo jak. Także to ma być zrobione tak, a nie inaczej. To wszystko nam będzie później przedstawione w filmach, jak to zrobiłem, na czym to zrobiłem, na jakim żarciu, jakie treningi wjeżdżały. Wszystko będzie przekazane. Tak jak już kiedyś powiedziałem, oglądających tam 99% jest osób kumatych, tak? Ktoś tam napisał w komentarzu. Czyli dla tego 1%, jednego jedynego, a to jest paru ludzi, gdyż tam obserwuje mnie ogólnej oglądalności, która zahaczyła mój kanał, jest prawie 2,5 bańki, prawie 2,5 miliona. Także 1% z tych oglądających i tak tam jest parę osób, których jeszcze nie kuma tego wszystkiego. Tak dobrze jak wy. Te całe 99% partii. Nie wiem, do jakiej partii tam należycie. Kukiza czy Popka teraz, która wskoczy, czy tam do PiSu. Nie interesuje mnie to. Ważne, że mnie rozumiecie. Nie rozumiecie, źle powiedziałem. Ważne, że wiecie więcej ode mnie. I to też się ceni, jak najbardziej. Także dla tego 1% przekażę to wszystko, co zrobiłem ze swoją sylwetką. Dlaczego tak spuchłem? Dlaczego jestem na samym końcu tak zwanym dzikiem i chcę to zrobić tylko dlatego, gdyż no zredukować potrafię praktycznie każdą sylwetkę. Nie jest dla mnie żaden większy, że tak powiem, już w tej chwili zachwyt. Po prostu bawię się tym, ustawiam posiłki. Kto już tam współpracuje, ten współpracuje, wie jak to wygląda. Co 4 tygodnie zmieniam miskę, żeby organizm się nie przyzwyczaił. Bawię się węglami, wskakuję później na tłuszcze, obniżam delikatnie białko w końcowym etapie, dodaję delikatnie tego białka do miski. Redukcja przelatuje tak, jak powinna. Przykładem był Romek. Przykładem też będzie więcej osób, które się tylko i wyłącznie zgodzą na to, żebym zdjęcia puścił w sieć. Także bez nikogo zgody, a mam tych zdjęć troszeczkę od Was i filmików, nic w sieć nie wrzucam. Kto pozwoli, ten pozwoli. Zrobimy, jak zrobimy. Następna sprawa. Masówki już za mną. Pasuje. Wczoraj słyszałem od kogoś, że ktoś zrobił kanał, czyli patrzcie, człowiek nie chce tego, a popularność sama się robi, no ale dobra. Ja już to kiedyś powiedziałem, gadajcie, obojętnie jak, ważne, że gadają. Ważne, że gadają, to znaczy, że się interesują. Kto nie gada, nie jest obojętnie, czy to jest hejt, czy to jest klepanie po plecach, czy to jest dobry komentarz, czy zły komentarz, mnie to nie interesuje. Ważne, że się coś dzieje, tak to właśnie powinno funkcjonować. Cała filozofia tej dzisiejszej tak zwanej, no tam chodzi mi o media, te sprawy, no czasami brakuje tego słowa, wiadomo, polski język, trudny język. Nieważne, za chwileczkę tam będzie, że Waldek znowu na czymś leci, Estrogen go, ta szczela w plecy, nie potrafi się wypowiedzieć. Waldek, depresja już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Na masie raczej ciężko, żeby wskoczyła, na redukcji prędzej. Także tak to wygląda. Ktoś tam zrobił kanał, tak, żeby mnie tam rzucił mi... O, tak to było. Waldek, ktoś tam rzucił ci wyzwanie 12 tygodni. Nie wiem, jakie wyzwanie. Muszę to powiedzieć, bo ta osoba napisała mi na Messengerze, że dana osoba wygląda jak... No nie chce mi się tego słowa mówić, nie chcę nikogo obrażać. Jak najbardziej jestem za takim 12-tygodniowym challenge'em, czyli... Chłopak chce pokazać, że zrobi coś z sobą. Słyszałem, że jest kawał chłopa. Podobno jak mój brat wygląda, to pewnie był żart jakiś. Nieważne. Powiem tak, chętnie bym zobaczył materiał, chętnie bym to pooglądał, jak to tam wygląda, ale nie ma czasu. Ja się cieszę, że mogę wyjść na chwileczkę tu w te górki i nakręcić coś dla Was, rzucić Wam jakiś przekaz ze swojej strony, ze swojej bańki, co mi tam dzisiaj po głowie chodzi, co mnie tam trapi. Tyle i lecimy z tym. Jest challenge, jak najbardziej się cieszę. Popatrzcie, nawet hejtera jestem w stanie zmotywować do tego, żeby zmienił swoją sylwetkę. Czyli no coś pięknego, no chyba nie ma nic piękniejszego na tej kuli ziemskiej, jak zmotywować osobę, która cię gdzieś tam cisnęła do obróbki swojego ciała. No dziękuję bardzo. Okłony nisko po same. Nie będziemy już tam, wiadomo, gwary naszej polszczyzny wtrącać w to zdanie. Cieszę się, czy mam
jak to się mówi, piochy nie, kciuka, o, ściskam kciuka za twoją metamorfozę. Jak będziesz gotowy, ktoś na pewno już mi informację tam rzuci, ja zerknę, będę to obserwował. No coś pięknego. Dziękuję bardzo z mojej strony. Na ten temat to by było wszystko. Jak najbardziej jestem za. Ja żadnego challenge'u się nie podejmuję, gdyż, tak jak już powiedziałem, nie mam czasu na pierdoły. Masuję teraz sylwetkę, tak jak powiedziałem. Robię z siebie kawał chłopa, wskoczy. Taki typowy śląski chłop w barach szeroki, w dupie wąski. Tak to musi wyglądać. Na łapie będzie ponad 5 dych. Zobaczycie to, udowodnię wam to. Tak to będzie wyglądało. 2019 jest mój na tak zwanej przysłowiowej masie. Jemy, nikt nie schodzi poniżej 3,5 tysiąca kalorii. No nie ma bata, nie ma bata. Dni treningowe 4600, 4700, dni nietreningowe koło 3600, 3700. Taka pula wchodzi. Dzisiaj już wjechało śniadanko, na które wrzuciłem praktycznie 1200 kalorii. Jajka wiadomo na boczku, do tego troszeczkę polskiej surowej wjechało. Nie wrzucam tych węgli na masie w śniadanie. Nie pasuje mi to, po prostu się jakoś taki później wypluty czuję, zamulony. Żadnej kawy wypijam do tego śniadania. Dwie szklanki, jedną zielonej herbaty, drugą wypijam pokrzywy. Na tym się dobrze czuję. Następne cztery posiłki wjeżdżają na węglach, a przed snem uzupełniam tylko i wyłącznie tłuszcze. Tłuszcze i białko, ale tego białka jest naprawdę minimalnie, gdyż ona tam wchodzi tylko z nerkowców, orzechów włoskich. Ja tam trochę migdałów daję, później trochę suszonej żurawiny i na tym się fajnie czuję. Fajnie się czuję na tym i na tym, że tak powiem przysłowiowo, lecę. Dlaczego to całe Fit 12? Po co ta sylwetka tego Romka? Po co to wszystko? Po co te mazanie się tam czekoladą, ten śmiech, te skakanie po tych drzewach, po tych... Ludzie, żeby was wyciągnąć z tej chałupy, żebyście zrozumieli, że się da. Ja nie po tego 12 tygodni męczyłem, żeby to puścić w niepamięć, tylko udokumentować wam to, żebyście zrozumieli, że się da. Da się, obojętnie co byście w to ciało nie walnęli, co byście nie chcieli walnąć. Czy to jest kasza, ryż, czy trenbolon, jak ktoś się zdecyduje. Obojętnie co, ważne, że działacie. Ja nikogo nigdy nie będę zachęcał do brania sterydów, tak już to kiedyś powiedziałem. To są środki typowo przystosowane na scenę. Nie jesteście kulturystami, nie chcecie nimi być, nie bawicie się w to. Dostałem pod swoją spoconą pachę 16-letniego chłopaka z Essenbachu. Pozdrawiam cię tam gorąco. 1,93 m wzrostu, 91 kg. Chłopak chce wyglądać dobrze. Góra, może inaczej, typowy mezomorf. Typowy mezomorf. Bary, szerokość barków równa z szerokością bioder. Żadne endo. Widzielibyście sylwetkę, jak wygląda. Z mojej perspektywy, tak jak ja to widziałem, jak ja na to luknąłem. Typowy mezomorfik. Jest co robić. Nogi toporne, wielkie nogi toporne. Nie powiem, że ulane, ale nie ma czegoś takiego jak kolano, kostka. Wszystko jest takie, no wielkie, zmaszone. To trzeba fajnie wyrobić, to trzeba treningami cardio ładnie poklepać. To trzeba delikatnie ciężarów popodnosić, żeby tą górę ładnie rozbudować. On ma czas, on ma czas, on jest młody, on się fajnie regeneruje, fajnie rośnie, 16 lat, 1,93 m wzrostu, tam już nad wzrostem za bardzo nie musimy myśleć i liczyć na to, że jeszcze delikatnie urośnie. Już bym tego nawet mu, że tak powiem, nie doradzał, gdyż taki wzrost równa się później tylko niechciane. Ała moje kolana, ała moje kostki, no stawy, biodra, wszystko zostaje po dupie, wielka masa. Nie, no nie za bardzo. Robimy coś z tym, projekt taki wszedł. I moja najlepsza chyba część myśli, jaka się znajdzie w tym roku, oprócz takiego odnalezienia się duchowego, gdyż to bardzo kocham, to jest taki temat duchowy swojego własnego, nie ego, ale swojej własnej osoby, żeby się delikatnie podbudować, douczyć jeszcze paru rzeczy. To jest taka rzecz, dla której rzecz, to jest taka, no obojętnie jakbym to nie nazwał, to jest coś, co chcę w swoim życiu cały czas robić, udoskonalać, cały czas iść do przodu, łapać to przysłowiowe lepsze jutro, dlatego wskoczy taki materiał, a nie inny, jak Fit Rodzina. Dużo ludzi obserwuje ten kanał, dużo ludzi zadaje pytania. Waldek, skoro ja się będę tak i tak odżywiał, żona będzie musiała specjalnie
na boku gdzieś tam do siebie gotować, do dzieci inaczej, wiadomo, dzieci inaczej jedzą. Waldek, może sporządziłbyśmy jakąś taką tabelę, żeby nie korzystać z tych produktów przetworzonych, a wprowadzić bardziej w życie taki zdrowy tryb życia, żeby cała rodzina szła jakoś dobrze w tym kierunku, żeby te dzieci kiedyś nie zapuściły się, nie wyglądały tak jak ja, gdyż ja się zaniedbałem, nie chciałbym, żeby one zrobiły to samo. Chcę być jakimś tam przykładem dla swojej rodziny. Ludzie, jak najbardziej wskoczą takie, a nie inne odcinki na kanale, jak właśnie Fit Rodzina. Wskoczy temat tutaj bajerów Niemców. Dużo ludzi zadaje pytania, Waldek, jak tam z pracą, jak to wszystko wygląda. Są osoby też ciekawe, dlatego dla takich osób też trzeba troszeczkę, że tak powiem, tej wulgarnej gęby otworzyć, coś tam powiedzieć, dać od siebie. Jak najbardziej pójdzie cała taka seria. Oglądacie, chcecie to wiedzieć. Ja dla was, wy dla mnie, no nic lepszego chyba się nie da wymyślić na tym kanale. Jeszcze druga taka anegdotka ta związana z tym całym Fit 12, dlaczego to zrobiłem. Tak jak powiedziałem wcześniej, żebyście zrozumieli, że się da. Ludzie, ja nie wiem, ale ostatnio słyszałem od Romka i to jest prawda, to czy to moja matka nie powie, czy to nie powie jakaś tam dziewczyna, z którą byłem, czy kobita moja, czy co w te łapy nie złapię, to jestem w stanie to dobrze wykorzystać, czy cokolwiek tym zrobić. Sesja już, sama sesja, już wszystko zaplanowane. Miało wjechać to, to, to i tamto. Noga się podwija. Sorry, nie dam rady. Waldek, co? Lustrzana. Pyk, tereny, kurwa. Światło, słońce. Nie bawiłem się jeszcze w coś takiego, żeby profesjonalnie komuś klepać zdjęcia w jakiś tam... jak to się mówi? Oborze gajowego, czyli... Trochę łąki, trochę pola, kawałek lasu, słońce z tej strony, perspektywa taka, delikatnie gdzieś tam z góry klepnąć, trochę przykucnąć. No nie robiłem czegoś takiego. W niedzielę opanowałem to, nie wiem, 40 minut, pyk, pyk, ram, pam, pam, jeb, jeb. Wszystko poszło tak, jak to miało wyglądać. Kiedy zabrałem się do swojej pierwszej redukcji, gdzie nie miałem pojęcia żadnego, zielonego pojęcia, jak to się w ogóle powinno robić, na jakich produktach powinno się bazować. I wszystko wyczułem na czym? Na swojej sylwetce. Tylko i wyłącznie. Chcesz być dobry w czymś, obojętnie czym. Czego byś się nie podjął, no musisz to kurwa samemu złapać w te ręce, samemu przeżyć na swojej sylwetce, samemu się za to wszystko wziąć. No coś pięknego, jak ja idę do pracy i słyszę, że ktoś tam na mnie czeka, bo chce mnie poznać, stoi na bramie i ma do mnie parę pytań związanych z tym, a najlepiej jakby mu to wszystko wyklarował, rozpisał, i poprowadził go w tym kierunku, w którym chce iść. No halo, no morda się sama cieszy. Co ja mogę jeszcze więcej na tym świecie zrobić i osiągnąć? Ludzie, spełniajcie się, róbcie to, co kochacie robić. Jestem na razie uwiązany, gdyż muszę pracować. No jakbym nie pracował, nie miałbym tego stałego dochodu. Bez stałego dochodu jestem w tak zwanej przysłowiowej kaczej dupie. No muszę pracować. Nie zarabiam źle, to mnie motywuje do tego, żeby do tej pracy pójść. Żeby odbębnić te przysłowiowe 8 godzin i wracam do domu. Czy to jest pierwsza zmiana, czy druga zmiana. Potrafię to wkomponować w całe życie, które mnie otacza, w to wszystko, co mnie tutaj otacza, w tą całą przyrodę, to co się w domu dzieje, w posiłki, ludzi, których mam pod sobą, gdyż jest ich naprawdę już taka konkretna ekipa. I lecę z tym wszystkim, nie biorę więcej, to wam mówię od razu, nie biorę więcej jak 10 osób pod swoje skrzydło naraz, czyli dzieje się coś później komuś gdzieś tam, jak ktoś ma 30-40 osób pod sobą, uwierzcie mi, nie jesteście w stanie tego upilnować, później zaczyna się walka ze swoimi własnymi myślami, wszystko notować, zeszyty, nie zeszyty notować. Notować to wszystko w notatniku jakimś tam w telefonie, żebyście nie zapominali. Klepać te zdjęcia tych rozpisek, żebyście wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Jak tam prowadzicie kogoś, chcecie komuś pomóc, no musicie wiedzieć, żeby to wszystko notować. Za jakiś czas, jak tego nie będziecie robić, no pogubicie się i nie będziesz teraz wiedział, ile ja mu tam na śniadanie rozpisałem tych tłuszczy, ile mu tego białka rozpisałem, jaka była pula węgli w następnych posiłkach. Pogubicie się, uwierzcie mi. Miałem to, przeżyłem to na czym znowu? Na swojej własnej skórze. Także co przeżyłem na sobie, czyste dalej. Następna sprawa problemów. Moi drodzy, każdy ma problemy. Każdy ma problemy. Każdego życie nie jest kolorowe. Szczęście nie przychodzi samo. O nie musimy naprawdę zawalczyć. O nie musimy naprawdę zapierdalać, żeby je zdobyć, żeby je złapać do tej swojej łapy. To są nie dni, to są nie tygodnie, to są nie miesiące, to są lata. Każdy, kto już coś w swoim życiu osiągnął, jest w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć. To jest gruby, gruby zapierdziel.
A tak zwane wygrane w totolotka, no przytrafiają się, ale rzadko. Rzadko, jak ktoś jest, nie wiem, jeszcze nie grałem tu kupę osób, mi gada Waldek, wygrałeś tam ostatnio na siłowni Wespę, Waldek, coś tam, pier... dlaczego nie zagrasz tego totolotka? Może, a jednak, no kurde, no kiedyś tam na pewno zagram, ale ja jestem tego zdania, że co tymi swoimi łapami nie zrobię, nie wypracuję i tą bańką tego mieć nie będę, no taka prawda. Tylko stąd, stąd i z tej sylwetki jeszcze się cokolwiek da wysnuć, zrobić, przekazać innym i może kiedyś osiągnąć, nie może, ale na pewno osiągnąć ten swój wymarzony cel, który mam w głowie i do niego cały czas dążę. Ja tu już będę powolutku z tej góreczki schodził. Mam nadzieję, że oglądacie dzisiaj ten filmik ze zrozumieniem, z delikatnym takim humorem, który zawsze mi towarzyszy i zrozumiecie w końcu, że ja dla was nie wilkiem, a typowym takim, nie można powiedzieć motywatorem, bo ja sobie za dużo tam myślał, tak? Ktoś tam za chwilę napisze, Waldek, ty to, tamto. Ja sam czuję się na siłach motywować ludzi, a to jest chyba najważniejsze, co chciałem osiągnąć. Motywację psychiczną, motywację taką, żeby człowieka podejść, dobrze go podejść z każdej strony, żeby mu wytłumaczyć, że skoro osiągnie to przysłowiowe lepsze jutro, tak zwaną lepszą sylwetkę, lepsze samopoczucie, wszystko w tym życiu pójdzie łatwiej, pójdzie lepiej i uwierz mi, w końcu zaczniesz być szczęśliwy. Naprawdę od tego wszystkiego się zaczyna. Od tego wszystkiego się zaczyna. Jest łatwiej podjąć każdą pracę, jest łatwiej podjąć jakiekolwiek wyzwanie. Możecie pisać później do firm, nie wiem, starać się o reklamę jakichś ciuchów, suplementów, no obojętnie czego. Świat stoi przed wami otworem, tak, łapy stoją otworem. Możecie czerpać z tego korzyści. To nie jest wiele czasu. Dla jednego to jest 12 tygodni, dla jednego 16, dla drugiego 20 tygodni, ale da się. Uwierz mi, da się. Instagram, Waldek TVP, pisać. Messenger, Waldek TVP, pisać. Na Facebooku Waldek TVP pisać. Ja tam na dole pod filmem umieszczę jeszcze w opisie swój numer telefonu WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, obojętnie. WhatsApp! Obojętnie. Tam on będzie na dole podany. Bierzesz go sobie w telefon, jak to się robi, jak ktoś mi tam pisze, że nie umiem cię znaleźć. Bierzesz telefon, plus 49, jak ktoś z zagranicy i cały numer. Jak ktoś stąd, Niemiec, Bawarii, obojętnie gdzie, 01, tak jak on jest napisany. Zapisujesz go w telefonie i wyszukujesz w treści WhatsApp, to jest wszystko. Zapiszesz, nie wiem, Waldek, Waldek 1, Waldek 2, Waldek 5, Waldek 10. Ja tam gdzieś wyskoczę, tam wyskoczy moje mięśnie z taką spiętą gębą, z taką spiralą po boku na czole. Żylakiem już pewnie, nie wiem, żylaki już pewnie dochodzą do górnej fazy czaszki. Obojętne, nie interesuje mnie to, jak się coś stanie, to się stanie, ale ja odejdę z tego świata z uśmiechem, że coś dla kogoś zrobiłem, że komuś byłem w stanie pomóc, że ktoś mnie słuchał gdzieś tam, obojętnie, czy jest to 2 miliony ludzi, czy jest to 2,5 miliona ludzi, choćby było tych ludzi 20, to bym to dla nich nagrywał. I taka prawda. Cała filozofia w opisie na dole, pisać kto co potrzebuje, jakaś pomoc, jakakolwiek chcesz, żebym cię poprowadził, jak tam ktoś napisał ostatnio, za bardzo się narąbałeś i nie umiesz z knajpy wrócić do domu. Pomogę jak najbardziej. Silny jestem. Wrzucę cię na plecy, przyniosę do domu. Matce zapukam do drzwi, ona cię przyjmie na pewno. Uwierz mi, jak nie, to cię do szopy gdzieś schowiemy. Tam z tyłu, za domem, czy z boku, gdzie ta szopa tam będzie. Jak żona otworzy, przyjmę, zjeba. Ale wytłumaczę, że nie przeze mnie jesteś w takim, a nie innym stanie. Ale do domu cię zaprowadzę. Nie ma problemu. Poprowadzę każdego. Hejka, pamiętajcie, wszystko z głową. Co złego, to nie ja. Oglądać. Kto chce, może subskrybować. Kto chce, może dać łapkę w dół. Kto chce, to może nawet taką łapkę dać. Kto chce, może dać łapkę w dół. Nie wiem, czy już takie są możliwe, ale jak są, jak najbardziej. Ludzie, ja dla was, wy dla mnie. Cały czas do przodu, hejka.